stop. But we're not mean. In our town of Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, jest ze mną. Dobry. I patrzcie, jaką mam czapkę i to jest w ogóle Ion, ja, jak na Josom. Czy ty masz coś nowego we włosach, nową fryzurę, coś, jakoś coś się zmieniło, coś? Kwiatuszka mam nowego. Kwiatuszka, no właśnie, tak mi się zmienić. Tak mi się wydawało, oj, ta czapa jest ekstra. O, ja no. Już nic więcej w tej grze do szczęścia nie potrzebuję. Jest idealna sukienka i idealna czapa. Ja potem tylko będę musiał podmieniać skinę, skiny, żeby cały czas przy... Jednego mi tu brakuje. Takiego stafa, no. Żebym mógł jak stara babcia opierać się na tym stafie, tak jak ta w pierwszej mapie, jak ona się nazywała, ta wiedźma. Która zmieniła tą małą w miola. No, wiem. Dobra. Co my dzisiaj psujemy? No, zobacz sobie z boczku, jakiego masz daily najpierw? Jaki masz quest? Ja mam tak tu aha, tutaj daily quest has arrived, tak? To wziąć. No. Destruction of the leader of the relaxing coastline. Mam... Okej. Okay. This is another one, okej. Okay. Mam zabić czapa albo puku. Oooo. Wise protektorat, żeby pomóc chronić lakrum. O, no to będzie ciężko to zrobić, tam dużo Eliosów jest. No. My nie damy, no pewnie nie damy rady, ale... No to nie wiem, to zobaczymy, to może... Spoko, to możemy lecieć z twoim. To robimy najpierw co innego. Tak. Masz... misję masz na 76, The Repair of the Underground Temple tak. of Lacrum. Tak. Talk tak? to Bervis. Tak jest. No to dobra, nie, to idziemy się teleportować. Telepaportać, biegniemy. Tym razem nie jestem szybszy od ciebie. Uh-huh. A czekaj, czy ja teraz mam jakieś scrolle na speeda tutaj, czy nie? Nie, po prostu nie teraz to nie, to wszystko podcast. Jest teraz w podkach tych zamieniania się na różne pierdoły. Dobra, gdzie... O, co jest? Czemu nie mogę? Na skrzydełka i do Lookout Post of Mysterious Mushroom Colony. Arkham Post, Shadow Ten... Lookout Post of the Mysterious Mushroom Colony jest. Dwa Lookout Posty były, chcieli mnie nabrać. Jest to takie podejrzane. No i jest pan Barbis tutaj i sobie... Gadamy z nim. To nawet mega daleko biec nie trzeba było. Szanuję. Tara. No. Eliminate the alias who are danger to Asmodeans. Pięciu alioskich scoutów. Rozumiem, że tak się moby nazywają. No, zobacz co mam. Ojej! Kotel! Jaki biały pusześciuch! Jaką ma kokardkę z tyłu? No, z dzwoneczkiem. Ja Grażynę musiałem zamknąć poza pokojem, żeby nie robiła wielkiego rozpierdzielu tutaj, bo Grażyna... Zobacz, jakie tam masz potki, możesz sobie też jakąś użyć, jak chcesz. Aquan, Orange Inguin, Sita i Tin. I tam wróg biega. To nie wiem, Aquanasy spróbuj. Aquan. Zobacz. O! To jest ten! Ale no. czemu jestem Aquanem, nie Aquanką? Chciałem być Aquanką. No, daję Aquana, nie Aquankę. Są ci skauci oni. Plecy. Moment. Pomocy, nie przywołałem pyta! Hilfe! Okej, okay. dobra. Pet ten od ognia, czy... No jakby... Jaki chcesz? Dobra, Erf przywołałem, może być Erf, okej. Okay. Dobra, ty go bierz.
Okej, zapomniałam, że ja teraz mam ustawione to pod bycie z petem. Okej. Ja się na tym zemszczę za to, że mnie ostatnio atakował. Jego kumpel. Nie. Dobra, źle się ustawiłem. Oni tu łapią na mnie agro. No, co jest? No bo tam cały czas biegnie taki jeden z tyłu, wiesz? Okej, dobra, jest. Zdechło. Co chwilę się respawnuje i biegnie. Dobra, to bierz tego. A chodź dalej tutaj. No dobra, już idę. Idę tak bardziej z twojej strony, żeby nie zagrować wszystkiego, co tu żyje i nie żyje. To ja wezmę, nie wiem, może tego bardziej po lewej. O. Gdzie jest mój pet? Czemu mi peta wszerpało? Dobra, to może ogień tym razem. Chodź tutaj. Idę. Rim minerale mam brać, tak? Okej, to ja wezmę ten. No ten sam możesz brać sobie. A, bo on wtedy już nie będę musiał ten. Wystarczy, że wtedy kliknę i od razu mogę podnieść, nie będzie tego timera, tak? No i 8. Jest. Dobra, i wracamy do Barbisa. Olej te mopki. Mówisz. Jeżeli oni mają symulować Eliosów, to są bardzo grzecznymi Eliosami, którzy są nie są jacyś tacy bardzo hiperźli. Większość tych, których spotkaliśmy, byli nie. Ten grzyb, ja nie mogę ten grzybie z ozą. Ty, ale to teraz wygląda jak całkowicie inna gra niż jak zaczynaliśmy nagrywać. Ale tak całkowicie inna gra. No widzisz. Dobra, i teraz sobie oddaj z instant reportu. Pod czym to ja mam pod J? Tak, kampania, instant report. Okej. Okay. I teraz jest. Padły rzeczy, tak? Dobrze, to teraz chcę, żebyś otworzył inventory i zobaczył, masz taką fioletową skrzyneczkę Selection Box of B Class Minion Contract. Tak, jak ją otworzę, to mam Abidja Minion, Hammerun Minion, Carmiven Minion i Saendukal Minion. Tak, czyli tak. Abidja to jest taki malutki koteczek. Pamiętasz, jak były w Algar kiedyś te kotki takie. No to taki malutki, to jest taki mini, taki chibi koteczek. Tak. Mały. A Hammerun to jest taki chibi, ten co w solo Haramelu był na końcu, taki z czerwonymi włosami, z tarczą. Carmiven to jest ta księżniczka, co w Admie była na końcu, też taka mini chibi w czerwonej sukience, taka. Okay. I Saendukal to jest taki kral, taki mały, z takim jednym rogiem, taki. Też chibi. Wszystkie są takie malutkie chibianki i możesz sobie wybrać jeden z nich, który chcesz. Coś polecasz? No, ja sobie wezmę kotka teraz. Nie wiem, jak to chcesz. Okay. To z rogiem wygląda słodko? Nie. Najsłodziej wygląda księżniczka i kotek. Dobra, kotek it is. Bo księżniczka nie... Myślałem nad tym z rogiem. To, czekaj, to nie było to, co widzieliśmy na początku, jak zaczynaliśmy nagrywać, tam koło nas chodził ktoś z takim małym petem, z takim płonącym rogiem na głowie. Znaczy, ten róg był taki ognisty, jak włosy tego mojego Fire Spirita. To nie było to? Nie wiem. Chyba nie. A da się gdzieś podejrzeć? To jest ten kotek? Ze Staffem? Tak. No. Bidżijowe gombre. Kurczę, a kusi mnie. Dobra, wezmę tego z rogiem. Zaszaleję. Nie wiem, czemu on mnie kusi, ale... To jest najbrzydszy, ale okej. Tak, dobra, mówisz. A hammer... Da się podejrzeć je gdzieś? Nie wiem, bo to będą te miniony, tak? Gdzie było menu od minionów? Petlist? Nie, to nie było petlist, czy to było petlist? Nie, to minion petli, list. To... Minion list. Gdzie jest minion list? A, tu jest minion list. Combine contract.
Siren Combine. Nie pokazuje, no nie ma, no. No dobra, weźmy kotka też. Będziemy mieli dwa. Nie chciałem się dublować, no. No to jak chcesz, no Boże, przecież. No dobra, biorę tego z rogiem, no! Jest! Biorę. Kontrakt, tak? A no nie, no to okej, okay, dobra. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że on będzie miał płonącego. Fajny jest, to jest ten z początku, okej, okay, to jest to, okej, okay, on mi się podobał. Jest, biorę. Mnie się najmniej podoba, ale okej. Okay. Tak? Wygląda jak taki barbarian mały, no come on. Jeszcze powinien bekać albo coś w tym stylu. Wygląda trochę, kojarzysz komiks Hellboy albo filmy? No. Teraz będą rebootowali. Wygląda trochę jak Hellboy, bo on ma ten rogi urwane i kamienną łapę, co prawda, nie ten, ale no. Okej. I teraz... Zbieraj wszystkie questy teraz. Wszystkie, jakie masz od wszystkich NPC-ów. Ej, mi nie wolno dawać takich wyborów, że masz tam parę rzeczy do wybrania. Ja się trochę zastanawiać parę ten. Błękitne też, czy jasne? Tak, czy... wszystkie. Dobra. Zrobimy raz, bo one tak są te same mobki do zabrania. Aha, dobra, się będzie dublić. Ja zawsze w RPGach, jak na przykład wieczorem sobie zainstaluję jakiegoś RPGa do grania. Wow, ile ty masz questów. To potrafię siedzieć, wiesz, do drugiej, do trzeciej w nocy, tworzyć postać i tak dalej, wszystkie wybory czytać i ogólnie ogarniać i jest masakra, następnego dnia rano wstaję i tak stwierdzam, a dobra, nie chcę mi się grać, ale jeszcze raz bym postać stworzył. Najgorzej. Drogą, coś w tym stylu robiłem wczoraj w nocy, znaczy dzisiaj w nocy już. Jestem niewyspany strasznie. Poszedłem spać dopiero jak dostałem twoje informacje, że pamiętasz, że rano nagrywałem takie haok. Tu jest... A nie, myślę, że tutaj questa ktoś ma, ale to nie jest No quest. Dobra, i ciebiemy wszystko. Ciebiemy wszystko, to się rusza. Dlatego, czy my tych żaboli kiedyś nie mordowaliśmy, nie? Mam wrażenie, że... Roll the dice. Mam jakieś déjà vu, czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Roll the dice. Juhu, a tu jest jakiś questowy? Jest questowy. Ładnie. Dobra, bierz go. To może żabola. Zaatakowałeś tego, nie żabola? Tak. Nie, bo chciałem dwa na raz, na zasadzie mój pet bije tego, to ja zabiję żabola, żeby nie ten... taki pseudo-multitasking chciałem robić, ale to się pewnie źle skończy prędzej czy później dla mnie. Prędzej niż później, nie? Żeby nie było. 3 na 10 tego... To tobie zalicza też, jak ja podnoszę, czy ten? Kamienie z gruntu? 4 na 10? Tak. Aha, tak, faktycznie. Tego, a ja puszczę peta na mordy, że tak powiem. Morduj! Zabijaj! Wszystko, co się rusza tutaj przez... czekaj, bo mi koty zeszły. Okej. Ta. Ktoś ma... Dropy do podniesienia, take all. Patrz teraz sobą. O, ej, to jest taki egipski ten. Aha. Ale to nie wygląda jak szakal, bardziej jak jakiś lis. Zarąbiaste to jest. Co to jest? No też potka, też transforma. Ale która nazwa? Co jest? Black Money Fighter. Okej. Okay. Interesting, tutaj chyba nie mam. Kurcz, Citatin. Nie, tej nie będę miał. Ale podoba mi się ona, się misia. No, jest jednak jedna z lepszych, taka żółta. Można ją sobie wydropić i mieć na stałe też. Ale to trudne jest. No wiadomo. Takich fajnych nie rzeczy łatwy. To nie oddadzą od ręki. Smutno. Tylko na potki teraz z eventu można to dostać.
A jest dobre, bo ma strasznie fajny 20% plus do Cast Speeda, do Magic Attacku, do nie wiem czego, ma super dużo marzeń. Dodatkowych fajnych. W sumie powiem ci, że jak ktoś nie ciśnie w PvP, to ten system z podkami, który wymyśli, jest bardzo fajny. No i na PvP, i na PvE się nadają. No, to znaczy nie, no bo na PvP to się pojawia problem, że no wiesz, musisz mieć dobre, musisz mieć, bo inaczej nie pociśniesz. A tak jak my w PvE no gramy, to jest takie, a lajcik, fajnie, przyjemnie. No. Zawsze jakaś odmiana, co chwilę zmienia ci się wygląd postaci, to nie zaczyna ci się tak nudzić jak zazwyczaj w MMO, że a dozbierałaś tą zbroję, którą farmiłaś N miesięcy, ale ledwo ją założyłaś, to już mam dosyć, już bym zmienił wygląd, bo ileż można w tym biegać, nie? Nie, to tak aktualnie tylko kilka się podoba z tych przemianek, ale też mi się trochę nudzą, wolałabym więcej widzieć swoją postać niż te przemiany. A w drugą stronę? To nie, ja na ale razie... jak masz już takie na stałe, nie, to na konto ci się przypisuje, nie, co masz na swoje już, co wydropisz, to możesz sobie kupić takie scrolle, które ci robią transparent to, czyli masz przezroczyste, czyli masz tylko staty z tego, a nie przemieniasz się w nic. Okej, czyli w tą stronę. No. Aha, zapomniałem, że to trzeba teraz szpamować, bo ja to mam w tym, w chainach. Kurde, całkowicie inaczej w to się gra niż mam zakodowane. Jej, jakieś cuda, nie widy. Okej, coś się skończyło, że niby, że... Dobra, mordujemy dalej. Teraz tak bardzo wszystko to tutaj zebrali na miejsce do kupy. Kiedyś trzeba było latać, kombinować, a teraz wszystko jest, wszystkie questy pod nosem, ładnie zrobisz. No tak zrobili, żeby ci było przyjemnie, szybko levelować. No, minus jedyny taki, że ludzie, którzy normalnie nie chodzą zwiedzać, nie pójdą zwiedzać, bo nie zostaną wysłani zwiedzać, nie? No ale to już ich problem. No tak. O, ale go zjadło. I kolejny żabolek. Coś ma dla mnie questowego? Ma dla mnie coś questowego, nawet dwie rośliny, poprzednia zabita też miała dla mnie questowe, a nie podniosłem, brawo ja. W tym temacie widzę trzecią roślinę z niepodniesionym tym. Pociągnijmy go, my mamy jakąś taką, znaczy ja mam taką kulkę jakąś do klepania, ten jak to się nazywa, orba. Aha. Okay. No, aha, nie, to jest żywe. Nie, myślałem, że to jest trup. Nie no, na PvE dobra jest kulka, moim zdaniem lepsza, bo większy damage robi ogólnie magiczny, tak? A książka na PvP jest dobra, bo z dystansu możesz pić, nie? No bo na PvE to i tak możesz sobie wysłać moba, żeby tłukł, więc ten złapie agro. Coś jest ten... Nie chce się zniknąć. Ciekawe. Żaby już skończone. Tak, ale chciałem iść w tamtą stronę, więc stwierdziłem, że i tak złapię agro, więc go zabiję, ale że ty idziesz z tamtej strony, więc nie ma tam po co iść, bo wszystko wybiłaś, więc ten... Jej... Dobra, idę gdzieś tutaj, bo tutaj podnosi od tych turtle. A są faktycznie. Tam jest jakiś... Peeling pod mostem, dobra, to tego pod mostem też się złapie. Co to jest? A, to jest to. Okej, okay, myślałem, że coś specjalnego pod mostem dadzą. Wiesz, na zasadzie, Piotek. Jak są te trolle pod mostem, nie? Że mitologia i ten, że będzie specjalny boss, którego możesz znaleźć tylko w tym miejscu pod mostem, trollololo.
Aż tak, to nie. Nie, w jednej gierce zrobili taki patent, że był jeden troll na mapie i akurat był pod mostem. Więc hur, dur, dur, dur. Zdążę. O, zdążyłem. Zazwyczaj jak zaczynasz bić, to nawet nie nadążam z ten, z trafianiem przeciwnika, więc... Jej! 4 na 10. Dobra, czego jeszcze potrzebuję? Sporo potrzebuję, tam jest jakiś Rocky, coś tam. Bierzemy go. Star Turtle, Rocky Back. Te nazwy były zawsze takie, że nie ogarniałem, to tak jak te tygry, nie, jak to były, tajgi, tak? Tajgi, zamiast tygrysów. No. Jeszcze 5 tych, a jeszcze te kwiatki musimy też. Tak. Tam są Impaling Oculusy. A, dobra, to ja wezmę żabola z tyłu, żeby nie ten... Tara. Gdzie są? Tam są, tak. Ten Fine Spike Fractus nie jest mi potrzebny, ale tam jest roślinka. Dobra, po kolei. Coś fajnego dropnął? Nic. Nic. Ale czego się spodziewać po niskolevelowych mobach? To nie tak, że bijemy bossów jakiś. No. O, jest ten żółwik. Tara. Jeszcze 4. Och. Kwiatka i żółwik raz. No to ja ubiję żółwika. W tak zwanym międzyczasie. Okej. Okay. A ubiję jak ubiję. Skubany ma przeżywalność. Tak, 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 tak. I tutaj. Lecę. Kolejna roślinka, tak? Tu mi się zbudziła. Jedna jest martwa cały czas. No bo nie podniesiona była. I tak, ale nie mogę jej ani podnieść, ani ten. Ani no. Ale dziwne to. Aha, tu żółwik. Dobra. Kolejnego żółwika, jeszcze 2 potrzebuję, a później jakieś small bony trzeba będzie zacząć, to nie wiem gdzie to, skąd to, o tu jest. Tu. Morduj, morduj. Jo. Znowu się skończyło, to teraz kogo, kogo, teraz kogo, teraz kogo, kogo, kogo. Mogę sobie zużyć. A tam owca. Jesz tam owcą. Ojej. To jak z tego. Z wieżogrodu. Znaczy, tam ta owca nie była jakaś zbytnio miła, no ale no. Chociaż była milutka taka ten do pogłoskania. To było. Jezu, nigdy żadna owieczka nie pozwoliła mi podejść. Dobra, chacia. Haciam. Haciam, haciam. Prawe oko zaczyna mi łzawić, masakra. Czemu? Nie wiem, kolejny raz dzisiaj. Może gra. Tu są, aha, i Starved Krill. No dobra, bierzemy go.
Aha, dobra, też atakuje. Strasznie brzydkie są te lizardy. Te kryle całe? No, jak otworzy to gębę, to takie... Nie podchodzę, bo wiesz, ja jestem... Znaczy, mam strasznie przeczulony węch... Nie! Won! Mam przeczulony węch, więc jak ktoś mi chucha, to ja nie zniesę tego. Więc ja nie podchodzę, trzymam ich na dystans. Wysyłam peta. Musi frut 1 na 5. Drogi, no, padłeś. Drogi musi frut. Bigo. Aha, to jest tam dalej, dobra. Czy tu jest coś blisko z rzeczy nam potrzebnych? Podnosisz sobie, moment. Tak. Dropy od nich. Jest 3 na 5 i z jakiegoś jednego questa jeszcze coś się tam robi. Dobra, bierz go. A ja się tu naładuję z tą kulą i... Nie, won ode mnie, o. Jej, jak on się teatralnie przewraca, nie może, kurczę, no. jak normalny potwór zginąć, tylko musi diwę odstawić na koniec jeszcze. Oscar za effort, tak? No, Najbardziej wiarygodna śmierć wśród mobów. Okej, złapmy. Jeszcze tego mamy. Ile mamy tego? Nie widzę tego, gdzie to mamy ten. I się wije, i się przewraca, i fikołki jeszcze kręci na koniec. Tak, musi mamy 5 na 5 u mnie. Aha, jeszcze tych krylów trochę. No dobra. No skoro się proszą... No dobra. Nie, wcale nie ładowałem tych mrocznych fireboli, wcale nie. Czy te kryle to my mamy zabijać, ale dropa z nich nie musimy mieć teraz, tak? No już teraz... nie, już. Okej. No w sumie. Po co ja w ogóle to ładuję? Puszczać peta i niech bije, tak? No ja tu puszczam z peta dwa skille i czwóreczką jadę potem. Aha. Bo to nie ma sensu, za długo się ładuje ta trójka, żeby ją używać. No. Tara. Dobra, zrobione. Jo, coś jeszcze mamy? Check the unexplored place in the mysterious mushroom colony. Takie coś mi się jeszcze świeci. No. Czekaj sekundę, bo mogę sobie muszę przestawić. Dobra, a tu jeszcze od drugiej strony coś było, czekaj, a Blade Dusk jeszcze. Okej. Okay. Już cię gonię. Poczekaj, Unexplored Place, gdzie to... A też tam, dobrze, okej. Okay. A, ty, na... No tego wskoczyłeś, tak? No bo ja twoje... W sumie mogę też wskoczyć w jakiś kostium, bo twoje owieczki to ja goni za bardzo nie mogę. No to owca na rybie. Tego jeszcze nie grali. Ale może być smaczne. Baranina na ten, na nie wiem, tuńczyku czy coś. Najsza. Te duski to mi się kojarzą inaczej, takie jakby tuski. Jej. One wyglądają jak ten, potwór z... Jakiś film teraz ostatnio taki był, potwór z Czarnego Jeziora czy coś? Ale to jest jeden z tych mitów amerykańskich, jak oni na te obozy zawsze jeżdżą, to jest... A w tym jeziorze to jest tam, nie wiem, jakiś... Aha. Ten, to wygląda jak coś z tego klimatu. Tam jest jakiś Guardian Occupation. Aha, to są skampa, dobra. Jest. Teraz kamp jest Elloski. Dlaczego? Mówi, że nie ma sensu ten się miochać z kampem ich nim. No nie, no jakby był legat, moglibyśmy sobie przejąć, ale nie.
Morduj go! O, tu jest jakiś Confused Dusk. Tak, zaraz tam podejdziemy. Aha. To jest ten Unexpected Place. Tylko będzie trzeba dziabnąć, bo musimy... O! Gdzieś... Jest, już... Tak, zaliczyło. Faktycznie. Juhu! No. Ta-da! Mi się strasznie podoba, jak umierają i jak się rozpadają te bąki. To mi się najbardziej... Tak płoną teraz? No. Strasznie fajne to jest. No. Nie, w ogóle teraz zrobili tak, że... Znaczy, nie spodziewałem się, że tak bardzo tą gierkę zmienią, bo... No wiesz, jak widzisz jakiś produkt i się zastanawiasz, jak oni to podkręcić mają, to jest takie, no, no nie widzę tego, nie? A to bardzo ładnie im wyszło. Chociaż jak się siedzi na tych różnych beta testach, to się dziwne rzeczy widziało. Zamiast przeciwników jeżdżące klocki, a potem, wiesz, jak już gra wychodzi, to nagle dodali wszystkie modele i nagle to wygląda, są animacje, biegają, skaczą, jest takie... okej, okay, dobra. Widziałem to w trakcie produkcji, to wyglądało mega nieprzystępnie. Dobra, jesteśmy gotowi, możemy wrócić poddawać tak. I to... To czekaj, ja wsiądę może na rybca, czy nie? Jesteśmy blisko w miarę, tu jest ten kamień. Nie, dobra, wsiądę na rybca, będzie szybciej. Jej! Lecę, Sunę! Sunę, lecę! Nie obracać się za siebie! Lecimy! Znowu coś cię zjadł. Nie, Blade Dusk mnie zaczął gonić, ale uznałem, że nie ma sensu się z nim bawić i ja nie chcę, nie będę się z nim kumplił. Nie! Pan też mnie nie zostawić, proszę mnie. A! Kto mi jakimś tym trafił mnie? Odejść. Rybol cię goni, widzę. Wiesz? Ach, zrezygnowało. Okej, dobra, też zejdę z rybolca, żeby było więcej widać. Juhu! Wow. Sporo tego... Aha, bo to jest ten, co tego dużo było. In progress, jakieś tam... collected device node. Okej. I teraz są już tylko błękitne do wzięcia, to nie. Nie, drugi raz nie bierzemy ich, raz się tylko robimy, nie potrzeba. Okej, okay, a ten Barwis, to jemu się da to oddać, czy nie? Da się to oddać. Aha, bo u niego też było sporo questów, dobra. Whatever, Largon Meat, niech będzie. Jaść. Wszystko oddane? Tak. Jeszcze no to idziemy dalej. On Icy region i... Okej, okay, dobra. No to dobra, to co? Może teraz skończyć, no, a dalej, tak, potem tak, dalej. Tak. To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję. I zapraszam do Dori na kanał, jak chcecie zobaczyć, co Dori robi, jakieś fajne. Ten jak widzieliście ostatnio teledysk do Iona, to tego typu... Twoje Iona. Lola, to tego typu rzeczy Dori robił siebie na kanale, więc zapraszam do niej. O, odowieczkowała się akurat na koniec, w sam raz na koniec odcinka. Więc wszystkie linki macie na dole w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku i hej. Hej. W sumie, czekaj. No, ale ten teledysk to jest na Josom, sobie go zobaczcie, KDA Popstars, masak. Tak. No, nie wiem jak oni, niektóre tam triki graficzne, które są, to jest takie ha, ale jeżeli nie ma jakiegoś prostego sposobu, żeby to zrobić, to było tak upierdliwe, żeby zrobić ha. No, ale jest awesome.